Światło w sklepie. Chodzi o to, że w kelwinach mierzymy tutaj całą taką barwę światła. I to, co nas interesuje, żeby barwa światła, którą mamy w sklepie, była, była między 5500 a 6500 kelwinów, tak? Co to daje? Ponieważ to jest to, to, co tutaj taką widzicie, co się zaczyna, taka barwa niebieska na, te, na tej grafice. Chodzi o to. Że w tym 5500-6500 to jest widmo światła takiego dziennego. Słuchajcie, tak rzucę tylko okiem, popatrzcie. Jest teraz godzina 21 blisko. Ja siedzę w pomieszczeniu, w którym tutaj za oknem jest ciemno ale ja jestem dobrze oświetlony, ponieważ mam tutaj żarówki, wy ich nie widzicie, które są żarówkami, które mają właśnie 5-500 kelwinów, tak, gdyby było to zwykłe światło żarówkowe, to ja bym był taki żółtawy, jak, jak z tyłu te, to z tej strony, z tej, z tej, z tej, z tej strony te, te żółte paski, byłbym pewnie taki, taki żółty, tak, ona na przykład tam z tyłu na tą gitarę pada właśnie takie żółte światło i popatrzcie, ta gitara nie jest, nie jest biała, jest, jest żółta, tak, i a ona jest naturalnie biała, bo tam pada światło światło takie zwykłe żarówkowe, a ja jestem tutaj na mnie pada światło. I to jest zdaje taki efekt, ważny efekt, ponieważ on tutaj będzie nam y, funkcjonował. Są różnego rodzaju badania. Ja patrzę, czy ja mam te badania, czy ja nie mam. To nie to, to, to zaraz co to będzie coś innego, które pokazują jedną ciekawą rzecz, że sklepy różne, na przykład im bardziej sklep chce być ekskluzywny, często to robi tak, że, y, że daje. Niewiele światła, ale w takie punktowe, w pewnych miejscach, żeby dać taki pewien temat tutaj. Jest taki, to się nazywa relacja, relacja klienta do produktu, tak? Że klient stoi przed nim i tylko to jest oświetlone i ten klient jest oświetlony. I on taki mówi, to jest taka pewna ekskluzywność. Tego w sklepach zoologicznych stosujemy praktycznie w ogóle, albo, albo prawie, przepraszam, albo bardzo, albo bardzo, bardzo rzadko takie rzeczy, tak? Więc słuchajcie. Więc my tutaj bardziej się staramy robić coś innego, to jest takie światło dzienne i to jest zazwyczaj w sklepach, których my, my, na bardziej branże zoologicznej łatwiej przyrównać do sklepów w stylu netto czy Biedronka, tak? Tam musi być światło dzienne i, i nie za dużo takich punktowych miejsc. To zaraz jeszcze będę pokazywał. I słuchajcie, i to pewne takie, pewne takie rzeczy, żeby coś podpowiedzieć na temat światła. Samo ile tego światła ma być, ile ma być natężenia. Ja znalazłem, ja, ja powiem Wam szczerze, ja nigdy nie liczyłem tego, ile jest natężenia w światłach, to bardziej tak na oko, że tak powiem, brałem. Natomiast dziś wyczytałem, że między 305 5, um, lumenów, no więc um, słuchajcie, ja Wam powiem tak szczerze, nie wiem do końca, czy to jest prawda, bo nigdy tego nie przyliczałem. Natomiast jest. To coś, czym możecie się kierować, natomiast najczęściej po prostu chodzi o to, żeby nie prześwietlić, a z drugiej strony nie było za mało światła, więc to tak daje dla porównania jakiegokolwiek. E, to jest ta barwa zimna, tak? Barwa zimna to, to co mówiłem o sklepach. Tam, gdzie są promocje i w miarę niskie ceny, a tak się charakteryzują, mimo wszystko, mimo możecie powiedzieć, że macie duże marże czasami, ale tak się charakteryzują jednak sklepy zoologiczne, to powinna być barwa zimna, czyli barwa, tak jak mówiłem, między 5 500 a 6500 tych lumenów, oświetlenie dekoracyjne z punktami świetlnymi, czyli dekoracyjne oznacza, że widzimy właściwie wszystko, co jest na podobnym, podobny poziom światła, na, na, na to pada, tak, natomiast y, y, są takie dane elementy, które, y, które można podświetlić, tutaj macie na obok zdjęciu taki trochę zły przykład, specjalnie go dałem, gdzie coś zostało tu bardzo, może to tylko takie zdjęcie, ale coś zostało bardzo mocno oświetlone w jednym punkcie, a inne nie, mimo że to te produkty nie były jakieś takie najważniejsze, tak sądzę, po prostu zostało to źle oświetlone. I to jest takie oświetlenie, ono się nazywa teatralne. Teatralne to jest takie oświetlenie, gdzie możecie wziąć taką zasadę 1 do 15, czyli że 15% jakby tego, co, co jest w sklepie, powinno być oświetlone tak właśnie teatralnie, takie podkreślone, ale to tylko tyle. Więcej tak nie powinno być. Pokażę Wam na przykładach, to będzie chyba najlepsze. Słuchajcie, tutaj jest taki sklep, który ktoś sobie zrobił właśnie ciepłe oświetlenie, o takim, o którym mówiłem, żeby nie robić, <grych> i zrobił sobie pewien klimat, fajny klimat. I teraz wiecie, pytanie dla mnie jest takie: jeżeli komuś to sprzedaje i ktoś chce taki klimat, no to niech robi. Być może u niego to sprzedaje i to się, i to się sprawdza. Pewnie to jest tak, podejrzewam w jakimś takim podpiwniczeniu jeszcze sklep, gdzie nie ma okien. I okej, okay, tylko trzeba mieć świadomość, że to jest, daje pewne efekty lub pewnych efektów nie daje. Być może że ten klimat się sprzedaje mm, i nie, ale jest to światło ciepłe, tak? Światło ciepłe zupełnie inne niż te, które mówiłem. Tutaj pokazuję Wam na przykład przykłady, gdzie Royal ktoś oświetlił, ale to jest źle oświetlone, słuchajcie, dlatego, bo patrzcie, jak, to jest takie podobne jak tam wcześniej. Jest góra oświetlona, a co, co z dołem? I tam jeszcze, powiedzmy, dwie pierwsze półki w miarę są oświetlone, a co z tym dołem, tak? To jest źle oświetlone, bo to jest światło z góry do dołu, a one powinno być tak bardziej z, z, z na skos e, idące, tak? Bo nie sądzę, żeby komuś zależało, żeby były widać tylko te półki, bo one są dosyć wysoko, chyba nawet za wysoko. Tutaj znów obok nie, mam taki sklepik, gdzieś tam znalazłem w internecie, e, mam nadzieję, że to żadnych waszych tutaj sklepów nie mam, <grym>, e, e, gdzie jest bardzo słabe oświetlenie. Ja później te zdjęcie jeszcze raz pokażę, jak to może inaczej wyglądać. Te, ten sam sklep, gdzie, popatrzcie, jest taki problem, że są takie jarzyniówki, które dodane, które bardzo słabo oświetlają. One nie za dobrze oświetlają i ktoś jeszcze tylko punktowo sobie oświetlił. Na no, akwarium, jak akwarium, to ok, jeszcze, tak, ale tam gdzieś w tle, tak na początku, widać takie coś, gdzieś jest oświetlone troszeczkę, jakby nie ma równomiernego światła. Tak, i można sobie powiedzieć, ok, sklep może sprzedaje, ale jeżeli mówimy o merchandisingu, no to jest pytanie. Co my chcemy wytworzyć? Taki każdy szczegół połączony z drugim szczegółem może dać jakiś efekt, tak? A można uzyskać inny efekt. Popatrzcie, z reguły to jest kontekst dużych sklepów i galerii handlowych, gdzie tak jak tu pokazałem, na przykład zielone zoo, tak? jest bardzo dużo, dużo tego światła, tak? Tu widać na po, 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 po lewej stronie, że tam się wchodzi i od razu widać światło. Tam są niektóre bardziej nawet prześwietlone, ale mniej więcej jest równomiernie. Obok jest. Ta półka z tymi produktami OTC, ona jest oświetlona, bo jakby daje pewną, nie wiem, może nazwę to ekskluzywność, ale jakby chcemy zaznaczyć, tu są pewne ważne towary i ją warto podświetlić. Tu są takie LEDy z tyłu, tak? To jest taki poziom podświetlenia. Inny poziom, popatrzcie, tu, tu taki pokażę Wam, są różne zasady, ale te zasady czasami się łamie. Popatrzcie, tu jest jeden ze sklepów, gdzie. Są bardzo duże półki. Te półki są specjalnie dane tak, bo już nie było miejsca w sklepie, i dodano do półek, które miały tam, powiedzmy, nie wiem, metr 70, góra, i jeszcze prawie drugie tyle. I po prostu takie długie wąwozy są zrobione. E, I e, jest nad nimi światło. I to światło jest tak, tu może niezbyt to dobrze widać, ale one, powiedzmy, gdzieś do tego metra 20 są w miarę dobrze oświetlone. Tu już na tym drugim zdjęciu widać, że. Te na samym te, te, te wszystkie żwirki, one są już słabo oświetlone, tak? No ale okej, okay. taki był zamysł, żeby tak to zrobić. Natomiast bo, bo jakby pewnie można by je też było oświetlić, tylko nie stwierdziliśmy w pewnym momencie, bo to też sklepy, które ja tutaj brałem udział, że nie ma aż takiego, aż takiego sensu, tak to oświetlać, a chodziłoby o to, żeby przede wszystkim te góra i ten, więc można to naprawdę różnie, różnie przejść. Kolejny przykład, który chciałbym pokazać to jest, popatrzcie, czegoś takiego nietypowego, na przykład lodówka, tu jest taka lodówka nietypowa trochę, bo, bo ona ma taki przód ten, te pierwsze drzwiczki, gdzie jest lodówka, a nie zamrażarka, ma przezroczyste. No i fajnie tu widać oświetlenie i to tylko pokazuje, jak można wykorzystać taką prostą rzecz, jak lodówka, po pierwsze ją kleić fajnie, kolorowo, a po drugie widać, co jest w środku, tak? Jeżeli tam jest jeszcze ładnie w środku wygląda, no to już w ogóle porządek jest, no to już w ogóle super. Światło w sklepie. O, dobra, tu pokażę takich kilka ciekawych przykładów. Popatrzcie, tu są w galeriach handlowych to coś często stosowane. Ważna rzecz, są świetlówki i ich jest tu dużo. Ja nie wiem, czy to są świetlówki, to mogą być ledy, ale one jest dosyć dużo i gęsto, że z czarnym sufitem, gdzie jest bardzo często właściwie w galeriach czarny sufit, daje to fajny efekt równomierności, a jednocześnie ktoś tutaj zastosował, że tam, gdzie są roślinki Dodatkowo je podświetlił. Zrobił właśnie te punkty, te tak zwane teatralne punkty, żeby podkreślić, że tu jest coś ważnego. Słuchajcie, i to się fajnie zazębia, jest, jest, w miarę tam fajnie, jasno, w sklepie super, a tu ktoś wchodzi w taki pewien klimat, nie? I to jest jakby jeden sposób ciekawy wykorzystania światła i popatrzcie to światło, nawet jak popatrzycie sobie tutaj w prawą stronę u góry, to widać, jak ono zakręca i się łączy to światło, więc tego jest dosyć sporo. To też swoją drogą trochę kosztuje, później taka energia elektryczna, powiem wam. Jak takie miałem doświadczenia? Tu jest sklep, który, no ja często widziałem, to są takie kiedyś taki troszkę nazwę, to taki stary typ oświetlenia, który kiedyś dużo było, czy takie kwadraciki punktowe. On tu może nie widać na tym sklepie dobrze, ale on się nie do końca sprawdza. Tam akurat tutaj widać także, że światło idzie od jakiś drzwi od okna tam z tyłu. Natomiast on nie doświetla wszystkiego. On daje takie, daje światło jest w miarę jasno, to nie wygląda najgorzej, ale jak już się tutaj patrzę za tym psem w, prawo, w prawą stronę, no to już takie są ciemne półki, więc dla mnie to jest niedoświetlone. Tu brakuje czegoś. Warto by to było doświetlić. A tu wam pokażę bardzo ciekawą rzecz, którą znalazłem. Słuchajcie, popatrzcie. Zacznijmy od tego zdjęcia z niebieskim sufitem po prawej stronie. Ten sklep jest niedoświetlony. On wcześniej był na innym zdjęciu też. On jest wyraźnie niedoświetlony ten sklep i to światło, popatrzcie jak ono dziwnie idzie Półki, światło jest nad półką tak praktycznie, czyli ono daje w miejscu w którym, w którym jest to najwyższy ten taki bałagan, że tak powiem tam punktowy z różnymi miejscami a on nie zawsze, ono tak idzie troszkę troszkę nie, więcej powinno wejść walejki, troszkę też być tak pod skosem, albo powinno być go więcej, tak, a popatrzcie na samy towar, on jest nieoświetlony i teraz, jedną z ciekawych rzeczy popatrzcie sobie teraz na zdjęcie obok tam są po pierwsze inaczej ułożone trochę świetlówki, jakby w różnych miejscach, nie tylko tak na wprost, ale jest jedna ważna, bardzo ważna rzecz, jest biały sufit. Ja sądzę, że gdyby na tym zdjęciu przemalować na tym, po prawej stronie przemalować sufit z niebieskiego na biały, dałoby dużo lepszy efekt. Nawet jakby nie było doświetlone, to jest dużo lepszy efekt. Popatrzcie sobie na to zdjęcie z prawej strony. Tam też te puszki są niedoświetlone, tak? Ale... To ale on sprawia dużo lepsze wrażenie, ponieważ jest biały sufit, białe te, te ściany i to światło jest trochę lepiej ułożone. Czasami małe manewry mogą dużo zrobić. E, tu wam pokażę o taki system, który sam gdzieś kiedyś tam z, z kimś robiłem, że, że było po prostu takie, takie kupione, takie druciki, które ktoś zawieszał i to było o tyle fajne, że można było sobie zdecydować, w którym miejscu, że nie, że tylko w tym miejscu damy światło na suficie i koniec, nic z nim nie zrobimy, ale to daje taki efekt, że umieszczamy w miejscu, w którym chcemy, tak? I w miejscu, w którym e, i pod kątem jakim chcemy. Nie? To jest, to jest, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Ok. E, na ile jest ważne, powiedzmy, procentowo jest doświetlenie sklepu, bo prąd ostatnio bardzo zdrożą, ale jeśli oświetlenie może podnieść sprzedaż na przykład 30%, to na pewno warto to przekalkulować. Procentowe doświetlenie sklepu. Znaczy, zasada jakby mówi o tym, że warto, żeby sklep był cały oświetlony równomiernie. O, może tak. Jak bym to powiedział. No i teraz jest kwestia taka, co, co to oznacza dla danego sklepu? Czy jakby na przykład pogasić co nie wiem, jeżeli mamy jakieś żarówki, aby możliwość czegoś zgaszenia, powiedzmy o jedną trzecią, ale zgasić wszędzie, czy to by miało sens? Ja bym co na przykład próbował czego, czegoś chyba takiego. nie, Próbować zgasić trochę jedną czwartą, może, ale żeby nie zostawiać miejsc ciemnych, tak, bym chyba próbował do tego podejść, jeżeli, jeżeli szukałbym oszczędności. Pytanie, czy sprzedaż może o 30% światło podnieść? Nie wiem. Ja powiem tak, z mojego doświadczenia takiego szkoleniowego, jak, jak uczę pracowników, najwięcej daje to, co robi pracownik, tak po prostu, tak? Czytałem różne statystyki, ile może dać merchandising, czy on może dać 30%? Nie wiem, jeżeli bym powiedział, że szkolenie tyle może dać, to spotkałem się z takim czymś, że do, do, dobrze przeszkoleni pracownicy potrafią naprawdę, oczywiście tu trzeba więc wiele rzeczy jeszcze, co, co to oznacza przy dobrze przeszkoleni. Światło dla mnie jest jednym z ważnych elementów, ale nie sądzę, żeby samo światło podniosło 30%. Dlatego ja bym próbował pokombinować ze światłem trochę na zasadzie, no pytanie, czy światło na przykład da się obniżyć? Bo jak da się obniżyć i da się zrobić na takich jak wcześniej tu pokazywałem, e, tych takich jakby je, jeżdżących, tych takich drucikach, to wtedy może być równie dużo światła, ale troszkę mniej jego być, a dać efekt, że jest dużo światła na przykład w sklepie, nie? Myślę, że to, to, by mogło, to by mogło dać. nie Raczej bym nie dawał takiej tezy, że aż o 30% by podniosło, nie? To jest tylko jeden z elementów. O, podpowiem taką ciekawą rzecz. Mieliśmy kiedyś pracownika, który. Razem z nami zakładał sklep w jednej z galerii, to była jedna z pierwszych takich dwóch galerii, gdzie mieliśmy. I um, pewno, że ten pracownik pytał mi się o różne rzeczy, tak z nami pracował, takim był kierownikiem, dużo rzeczy załatwiał i on mnie się pewne rzeczy pytał i pytał się o światła. I ja mu powiedziałam, wiesz co, galeria handlowa ma swoją specyfikę. I teraz tutaj trzeba dać dużo światła. Bo ludzie naprawdę na to zwracają uwagę, że coś jest fajnie oświetlone, bo jest takie, popatrz, sami, tak pokazałem mu, kilka tam stoi, jest takie klitki, które jest słabe oświetlenie, tam nawet nikt nie chce wchodzić, bo one wyglądają nawet nieatrakcyjnie. Nie? I ja mu dużo o tym światom mówiłem, o jakichś tam szczegółach mu pokazałem. Słuchajcie, ten pracownik trzy miesiące później w ogóle odszedł z naszej firmy, on już wcześniej wiedział, że odejdzie, no i zrobił taki myk, że w tej samej galerii handlowej też założył swój sklep, piętro niżej. To akurat w większości galerii handlowych jest tak, że są takie umowy, że nie może być drugi sklep zoologiczny, ale to była taka nietypowa galeria, i tam on przeszedł to, jakby sobie. No i wiecie, tacy, tak trochę nam na gólu zagrał, nie? I ja patrzyłem, co on robi. tam Natomiast przychodziłem tak do niego i on dał bardzo dużo światła do tego sklepu, bardzo fajnego światła. Ale miał jeden problem. On miał takie. Zrobił sobie półki takie z takiego drewna, one były takie bardzo to naturalne, takie nie, nie takie industrialne jak i my daliśmy, tylko bardzo takie naturalne i tak naprawdę w porównaniu z nami miał niedużo towaru. I on ten sklep chyba nie potrzymał więcej niż przez pół roku, ponieważ powiem tak, tak bardzo się skupił na tym świetle, oczywiście kupił inne towary, żeby nie było on miał sprzedawać i tak dalej, ale tak bardzo się skupił na przykład na tym świetle i się okazało, że to nie jest wszystko. To światło jest tylko jeden z wielu elementów, my mieliśmy i wyposażenie pasowało do światła i stać nas było na taką ilość światła i towaru mieliśmy chyba z pięciokrotnie więcej od niego, tak? Więc na, ten, na to bym uważał trochę. Okej, okay, i jakieś tu jest inne pytanie. Mamy różne wysokości pomieszczeń. Co radzić przy pomieszczeniach o niższym suficie, na przykład 2,5 do 3, jak tutaj zadbać o równomierne oświetlenie? To po pierwsze bym dawał kwestię tego, pomalowanie sufitu na biało, tak, jeżeli jest taka możliwość, daje to, że już jest jaśniej w pomieszczeniu, to taka pierwsza rzecz, o której już tam chyba e, wspominałem, ale jeszcze ją przypomnę, gdzie pokazywałem, gdzie sklep na niebiesko miał sufit na biało i, i ten na niebiesko pomalowany mógł mu zrobić, e, um, a równomierne oświetlenie, no dałbym jednak ten efekt, o którym tu wspominałem, czyli, czyli spróbowałbym, jeżeli jest tylko możliwość, pokażę to jeszcze raz, coś takiego zakupić, Такие линки, так. i spróbować na technikę, bo one dają możliwość to, że po pierwsze możemy regulować i wysokością światła, i ich skierowaniem, czyli kątem, tak, krótko mówiąc, i myślę, że poszedłbym w takim kierunku, oczywiście ja nie widzę sklepu, więc tak, mogę sobie tu wymyślać, a być może ja bym zobaczył to, to, to może byłby pomysł jakiś inny, ale tak bym chyba do tego przeszedł, tak, ewentualnie w tych miejscach, gdzie, 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 gdzie jest ten niższy, no być, być może warto tam dać właśnie te takie punktowe, teatralne, umieścić tam coś, co, co można wyeksponować na przykład produkty OTC za szybą, nie wiem, tak nie znając specyfiki, tak, tak bym tak bym zaproponował, nie?